Witajcie w kolejnym odcinku serii Royal Trip High Five. Dziś jestem u cudownego, znanego już wam małżeństwa Gizela i Jasiu. Na razie dopijamy kawę i wcinamy pączki. Rogale chyba świętomarcińskie też. Mamy rogala świętomarcińskiego, więc może sobie skubniemy jeszcze, ale za chwilę zaprosimy was do garażu. Gizela ścigała się przez cały sezon swoją Zeusemką na Grand Prix, na 1/4 mili dokładnie. Jasiu też. I jestem ciekawy porównania tych dwóch samochodów, tych dwóch kierowców, ale dzisiaj mam plan też sprawdzić tak ostatecznie, kto w rodzinie jest najszybszy. Który samochód i który kierowca przede wszystkim. Dopijamy kawę i lecimy do garażu. Merry Christmas! Charytatywnie tam pomagamy. Różne jakieś rzeczy. No właśnie, tutaj z tego miejsca wy przed monitorami czy ekranami telefonów musicie zacząć bić brawa, gdziekolwiek byście nie oglądali tego filmu, dla Jasia i Gizeli, bo bardzo dużo udzielacie się w ostatnich kwartałach. Charytatywnie, dokładnie. Co dokładnie, jakie tam kwoty w ogóle lecą? Przejażdżki półgodzinne za ile? 1500? Licytacja była mojej korwety C7. Za godzinną przejażdżkę ktoś zapłacił 1700 zł. No. A żony C8 zapłacił ktoś 1200 zł. No, ale w ogóle przejażdżki jakieś, gdzie stówę minimum, czy tam 500 minimum trzeba wrzucić do puszki. Ostatnio ile? 15 tysięcy? 15 tysięcy w 3 dni z żoną wrzuciliśmy. 3 dni, 15 koła. Z samych przejażdżek, no cudownie. A tu druga połówka. Czy jest tu jakiś twój puchar? To jest mój. Ten. Pierwszy twój puchar. Drugi? Ten był pierwszy czy ten? Ten. Ja pierdziele. Trzecie miejsce, tak? Tak. W czwartej rundzie, cudownie. No. A to reszta twoja też doszło coś? Chyba tutaj doszedł ten? Tak, doszedł. Też miałeś trzecie miejsce? Tak. No to cudownie. W tym samym dniu. A, no to podwójne podium. I tak wygląda. O, macie już blachę indywidualną. Dodatkowy wrap, malutkie naklejeczki. Tutaj C8, a tu z kolei C7. O nie, 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 nie! To jest za głośne! Spierdzielamy stąd! Ja pierdzielę! To jest ciche! To jest cichy! Chodzą oba. A żałujesz trochę, że masz C7? Wolisz C7 od C8? Co? Wolisz C7 od C8? Staram się... To jest raczej Gizeli. Okej. Okay. Przy okazji pokażę wam bardzo fajny patent na perfekcyjne parkowanie w garażu. Zobaczcie. Parkujecie do bombki i wiecie, że tyle miejsca wam wystarczy. To jest cudowne. Tam z drugiej strony też jest bombka. Wystarczy, że bombka się oprze na szybę i wiecie, że możecie jechać. Nie no, wygląda perfekcyjnie. Bardzo mi się podoba ten samochód. Co byście nie mówili, to dla mnie robi robotę. A tu druga. Tylko to jest tak niskie auto, że zawsze szura tutaj na podjeździe. Też jest wrażenie. Dobrze, że nie mają blach z przodu, bo tych aut nie pasują blachy. Lecimy na przejażdżkę. Najpierw tym, potem do Gizeli wsiądę. Zobaczcie, jakie mamy warunki. Jedź ostrożnie, ryzyko oblodzenia. Będziemy jechać ostrożnie. Musimy wyciągać te auta z garażu, czy to wyjątek? Nie, systematycznie, jeżeli jest ładna pogoda. Jak to byleby sucho było, co? Tak, i soli, żeby tak, nie było. Gdzieś na kawkę jedziemy absolutnie. No, non-stop. Piękne życie na emeryturze. Auta się poszerzyły teraz automatycznie. Jak to auta? Mają na kołach dystansę. Poważnie? Tak. Kochany człowiek. Żona nie musi z auta wychodzić. Żonie będzie sam tankował. Cudowny człowiek. Pokażemy wam te dystanse teraz z bliska podczas tankowania. O tyle są poszerzone. 4 cm na całej ośce. I żółta tak samo, po 2 cm na ośkę, łącznie 4. Czuć różnicę na torze? Nie. Nie za bardzo. Jak zrywało trakcję, tak zrywa. Tak zrywa. A teraz ustawiamy się do wyścigu. Zobaczcie, co mam. Spray oddzielający linię. O kurde, niewiele widać. Na czarnej drodze nie pomyślałem. Robimy linię. Zawsze wiedziałem, że... Zawsze wiedziałem, że Gizela jest najlepsza. Pokazała Siasiowi, że liczby to nie wszystko. Śmiejemy się, oczywiście to forma żartu. Oczywiście dla urozmaicenia materiału, ale następnym razem muszę tą linię namalować na drodze innej niż czarna. Dobra, a teraz fajnie gdyby wrócili, bo kurde jest tak zimno. No nie róbcie sobie żartów, wracajcie do mnie. Patrzcie jak jadą.
Cudownie. Bardzo ślicznie. Przykro mi to mówić, panie Janie, ale pan przegrał. Też ją zamotało. Słucham? Też ją rzuciło lekko. Teraz już nie mogę jechać z przegranymi. Jadę tylko ze zwycięzcami. Idziemy do Gizeli. Top. A dzień dobry. Nie wierzę, ty masz własne te dywaniki nawet? Z inicjałami? No widzisz. Nie, no cudownie. To jest oficjalny pomiar, światowy pomiar małżeński. I ty w światowym pomiarze małżeńskiej w wyścigu jesteś pierwsza. Będzie ci coś mówił, że trzeba coś zrobić? Co ty do mnie mówisz? Jak ty przegrałeś? Nie, żartuję oczywiście. Ma 8900 km tym samochodem. Jak oceniasz ten samochód? Super. Super auto. Są jakieś wady, które zauważyłaś? Wady. No powiem tak, widoczność jest kiepska przez to lusterko. Oni tutaj niestety, ale się nie popisali, ono mi zasłania. A prowadzenie? Jak prowadzenie jest bardzo dobre. Lepiej się prowadzi tą od tej żółty. Tak? A przyspieszenie? Tak. Też jest fajne. Jest fajne. Ale na dłuższej odległości, no niestety tam. No. 200 koni różnicy, to nie ma co ukrywać, tak. że porównując te dwa samochody do siebie, ciężko jakikolwiek... Na starcie okej, okay, ale i tak naprawdę... Ale tak gdzieś po 200 metrach niestety... Odstajesz. Ale to i tak jest dobry wynik, bo... 11,7 nie jest źle, bo jeszcze biorąc pod uwagę, że ja mam opony jakie mam. Trzyma się dużo lepiej chyba drogi. Takie tak, mam, miałem wrażenie, jak prowadziłem. Zapraszamy was też, jeżeli nie widzieliście naszego ostatniego materiału z Gizelą, tuż po odbiorze tego samochodu, bo w wakacje mieliśmy przyjemność spotkać się i zrobić cały materiał z tą korwetą. Nie wiem, czy nie jeden z pierwszych materiałów w Polsce, a ten samochód, przypomnijmy, warto przypomnieć, że to jest prawdopodobnie pierwsza bezwypadkowa korwetta nowa sprowadzona do Polski. Pod reguły bite są sprowadzane, naprawiane. Ale macie tutaj zestaw głośno mówiący i możemy wywołać wilka z lasu. Jasiu, halo, odbiór. Halo. Jestem cały czas i was podsłuchuję. Nieładnie podsłuchowywać, prawda? Jak to powiedział ktoś? Próbowałem poderwać twoją żonę, ale twardo trzyma. Dojeżdżamy w to słynne miejsce, w którym oba samochody były pierdzielane. Jesteśmy już pod firmą Jasia. Magbar Recycling. No i powiedz, co ty tam nakradłeś w tym kraju, że masz takie fury? Żyjemy z odpadów. Recyklingujemy tworzywa sztuczne. Wszyscy są zawsze ciekawi, co ci moi bohaterowie filmów robią, że mają takie auta w garażach. Ale duży hałas. Rzeczywiście. Tutaj jest cała hala odpadów, które się recykluje. Poprodukcyjny odpad, który się mieli. Na tym wisiały szynki wewnętrzne. A to są takie odpady od rzeźnika, szynki na tym wisiały. Wiaderka, to wszystko jest mielone. O, to są odpady wszystko. Tak to się mieli wszystko. Te odpady, które wcześniej widzieliście, są mielone. Tak to wygląda. I potem mielą się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. A potem się to topi i tworzy nowe rzeczy. I robimy z tego następne skrzynki, czy tam też kołpaki, cokolwiek, nie? Tu wiezie następną partię wiaderek i skrzynek. A to co to jest? Też odpad? To jest polipropylen, fliselina. Taka folia. I to z tego zagęszczamy to, czyli mielimy. I niech ktoś mi powie, że silniki V8 z Ameryki są nieekologiczne i co? Taką halę trzeba postawić, żeby móc jeździć dwoma Amerykańcami. Nie ekologię, nie? Tu jest ekologia. Gotowy produkt jest w tych big bagach, w tych worach dużych i on jest przygotowany do sprzedaży. Do sprzedaży, do wywożenia. Auta czekają, będą je ładować. Czuję się normalnie, jakbym nagrywał ten program na Discovery. Jak to jest zrobione? Wychodzimy teraz na obiadek w Stęszewie. Robi się ciemno, tu Gizela jeszcze kołuje, a ja chciałem się z wami pożegnać. Pamiętajcie o tym, że filmy są codziennie, więc zapraszam was do subskrypcji programu High Five, bo w serii Royal Trip jeszcze nie jedno auto, które was zaskoczy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!